Na program zaprasza cukiernia Consoni z Kamyka koło Częstochowy. Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No witajcie kochani ludkowie w ten piękny jesienny dzień. Ja witam się dzisiaj z Kamyka Kole Częstochowy. Miejsce, do którego żech przyjechał, jest wam dobrze znane, bo to przecież folwark Kamyk. Tu też jest cukiernia Consoni i dziś będziemy zgłębiać tajemnica dobrego ciasta drożdżowego. Będzie też coś na ząb konkretnego, bez toż bydźcie z nami. Powiedział, że zgłębimy tajemnicę ciasta drożdżowego, to też stoi największy autorytet i specjalista od tego typu ciast, pan Zdzisław Bartelak. Witam pięknie. Dzień dobry. Tak jeszcze mnie coś tknęło, żeby zrobić może coś konkretnego przed ciastem drożdżowym na słono. No. Idzie to jesień, jakiś może bigosik? Okej, a coś ciekawego masz, tak? A powiem szczerze, mój bigos to będzie taka wariacja. Ach. Wariacja jesieni totalno, bo będą tu suszone grzyby namoczone, będzie śliwka. Mhm, benzona widzę, no. Czerwone wino, boczek, kiełbasa, łopatka, szaroreneta, kapusta kiszono, domy też troszkę włoski i dynia Hokkaido. Co pan na to? Super. Ja proponuję, żebyśmy to przyprawili. Okay. Ta dynia tak, curry na pewno, dobrze jej zrobi. Papryka wędzono, to jest ta większa. Po wierchu, słuchajcie, sypiemy. Może być ta strona. Może być. Troszkę kminu ziemskiego. No i chili, koniecznie chili. Czyli sitkiem po rozwodę, bo to różnie może być. Żeby mi się nie przesypało, bo ruła będzie goreć. Tak jest. Ale słuchajcie, pikanteria lekko musi być. Zresztą dobrze. Papryka chili jest bardzo zdrowo. I może trochę soli. Okej. Proszę. Rozumiem, bardzo. Że ten piec to jest taki tradycyjny. I tak tam jest. To jest, u nas się to nazywa sabatnik. Panie Zdzisławie, niech pan otwiera. Dobra. Tu tak z brzegu, żeby nam to nie zgorało, nie? Okej. To niech się piecze, słuchajcie, dobra. A my przyprawimy sobie tu pokrotą łopatka. Listek zieleni, tak tradycyjnie do bigosu, jakby mi pan dał, i kminek. Dobra, proszę bardzo. Tak, ze 2-3 listki. Kminku damy, dobra. Ale nie ma co przesadzać. I nawet do kiszenia, do kapusty też kminek do won. Jakby mi pan dał jeszcze ziele angielskie i sól. Ziele angielskie, proszę bardzo. Pora kulek też nie zaszkodzi. I sól, i troszkę papryki słodkiej. Proszę bardzo, sól. I kochani. Ale tutaj dobrze, że masz tyle tych przypraw. No i słuchajcie, to mięsko tradycyjnie będziemy zaraz. Jeszcze troszkę papryki, jakby mi pan dał zwykłej. Może być ta wędzono. Proszę bardzo. Delikatnie posypiemy, wtedy mięso przy smażeniu się skarmelizuje. Mm-hmm. Będzie miało lepszy kolor, a nasz bigosik będzie smaczniejszy. No i na czym będziemy smażyć? No widzę, że masełko i smalec. No i smalczyk. No. To jest podstawa. To dobre połączenie. Ale co to ma pan za fartuch? Slow food. Slow food, tak jest, bo my jesteśmy... Ze ślimaczkiem, bo my jesteśmy chyba jedyną cukiernią w Polsce, która jest zrzeszona w tej organizacji Slow Food Polska. No slow food to jest generalnie taka troska o to, żeby zachować prawo do smaku. To znaczy, żeby zachować te pierwotne sposoby uprawiania roślin, jak i również przygotowywania posiłków, żeby to nie było za bardzo wykombinowane, tylko możliwie jak najprostsze. Wiecie, ten bigos trochę przekombinował, ale z produktów całkowicie naturalnych. No, jeżeli jest dobry surowiec, to zawsze się obroni, że on z małą ilością soli i pieprzu i to jest najlepsze. I teraz do naszego mięska dociepujemy boczek wędzony. Tak to poświęcimy. Tak na te 80 deka mięsa, które tu miał, 20 deko boczku już by trzeba było dać. I ze 4 kiełbasy śląski. I teraz proszę pan ze mną, albo niech pan grzybka przesieko. Dobrze. Grzybek już jest podważony, pod grzybek. I na masełku przesmażymy cebula z grzybem. W tym roku grzybów nie brakuje. Czy taka wystarczy? Nie, nie musi być tak drobno, może być grubi. Dobra. A ja wciepuję, słuchajcie, cebula. Lekko osolimy cebula. Okej.
I teraz do naszego boczku, do naszej kiełbaski i mięsa pójdzie troszkę czerwonego, wytrawnego wina. Grzebeczki gotowe. Grzybki gotowe. Możemy ich wciepać na cebula. I one krążą włosko-kapusta. Okay. Powiem szczerze, biało-kapusta do bigosu jak najbardziej. Dzisiaj użyję włoski, żeby było bardziej delikatnie. I ta kapusta będziemy wciepywać teraz na to. Ona pod wpływem ciepła bardzo prędko puści. I da nam taki troszkę słodyczy. Ja myślę, że to bardzo dobry pomysł z tą włoską kapustą. Pan z Włochami trochę związany. Tak, nie? Jest trochę związany. W ogóle sama historia się wzięła z Włoch, bo nasza cukiernia wywodzi się z Włoch. W 1911 roku powstała cukiernia we Włoszech pod Mediolanem. To taka cukiernia pokoleniowa. Potem każde pokolenie dalej kontynuowało, prowadziło tą cukiernię. I tak pokoleniowo, aż zrobił się rok 87, kiedy nagle pokolenie się zbuntowało i powiedziało, że ono tak ciężko nie będzie pracować. No i trzeba było we Włoszech cukiernię, piekarnię zamknąć. No i pojawiłem się ja z Polski. Jak z gwiazdka z nieba. Tak jest. I babcia jak usłyszała, że ja chcę robić, to taka była szczęśliwa, mówi, to ja ci wszystkie przepisy i wszystkie kontakty dam. No i tak się stało, że dała i nam się tu w Polsce wydaje udało, bo już mamy w tej chwili 29 rok działalności w Polsce. Panie Zdzisławie, nic na tym świecie nie dzieje się bez przyczyny i Pumbuczek względem każdego ma plan. Tak jest. A plan miał względem pana taki, że pan pojechał do Włoch, trafił pana babcia Consoni i tym sposobem jest cukiernia kierowana. No, ale jeszcze to, że pan Bóg potem cały czas pilnował i ciągle podpowiadał, co tam zrobić. A ja muszę pilnować i wlać wodę z grzybów, bo no to grzyby bez pilnowania nic nie będzie. Nie. O, to jest to, kochani. I przemydlamy sobie ta włosko kapucha. Ta włoska kapusta, tak, widzę, że bardzo dobry pomysł. Panie Zdzisławie, pomału by trzeba było ta dynia wyciągnąć. Dobra, już. Niech już pan robię. Idzie, zerknie jak tam. Dobra, już idziemy. A ja słuchajcie, ta uważono kapucha, kiszono. Teraz do tego gorka. Trochę kwasu nie zaszkodzi. Trochę nam się przypiekła. A, no bardzo dobrze. Jakby pan ją pokrął w kosteczka. Dobra. Grzybek z cebulą do gorka. Śliwka domy w całości. Przepraszam, jaką kostkę? Dużą? Tako, idealnie. Tak, okej. Okay. Ja to wszystko muszę przefierlać. Słuchajcie, moje ulubione jabłko pokryjemy. Może nie wygląda, nie, ale za to smak jest wyjątkowy, lekko... Całą zimę robimy z szarej renety szarlotki. No my w domu to zawsze, jak w październiku my ta szara reneta zebrali, to my ją potem układali na siano. Tak jest, ja też pamiętam. Tak, i no i lepsza była w grudniu. Jabłuszko... No my musimy mieć cały czas do szarlotki. Jabłuszko do bigosu. To teraz bych ta dynia prosił. Dobrze, proszę bardzo. Do bigosiku. Okay. Tak. Ale kolorek ma piękny, no co? Fajny, no właśnie o to chodzi, że nasz bigos musi być kolorowy. Podziwajcie się, jak to fajnie wszystko tu gro. No i na koniec teraz damy troszkę koncentratu, nie za dużo. Chociaż powiem szczerze, kolor ma bardzo fajny. Ładny. I na upartego nie trzeba byłoby, ale likopen jest bardzo zdrowy, a że jest w koncentracie, to trzeba. To trzeba troszkę dać. I smak też będzie zupełnie inny. No i kolorek i wszystko po kolei. Ja tak się patrzę i tylko oblizuję. No. Zapach mi tutaj leci niezły. No widzę, że już prawie gotowy, co? Prawie, bo muszę dać majeranku. Aha, no to dobrze, a ja w takim razie, jakby byś pozwolił, to bym chlebek może no do tego bigosu, co? Tam, w tym piecu właśnie, z tyłu pieczonym. Jak najbardziej. Prawdziwy chlebek przednożytni na zakwasie, jak to się mówi. Niestety ma dosyć twardą skórkę. A, taką musi być. No, tak jest, no. To ja już nakładam. No, zobacz, jak pachnie. No, to jest to, kochani. To jest prawdziwy chlebek. U nas tego chlebka nie jest za dużo, także wszystko, co sprzedajemy, to jest na zapisy. Każdy się musi zapisać i chlebek na niego czeka w torbie z numerem. To jest chlebek z sabatnika. Z sabatnika chlebek, słuchajcie, po dwa krajeczki domy do naszej porcji bigosiku. I tym sposobem możemy zaraz... O, jak pięknie. Ciamać! A ja to uwielbiam. Idzie jesień, jedzcie dobre jedzenie. Panie Zdzisławie, no otóż to, okay, koszt próba, czyli jemy. No próbujemy, no, zobaczymy, co to nam wyszło.
Tobie co wyszło? A, jak tobie? No. No okej. Ta dynia z tego pieca wyjątkowa. Dobre to, bardzo dobre. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Czas na maszkety, a najlepsze ciasto drożdżowe umie robić pan Zdzisław. Staram się, żeby było jak najlepsze. Bo one jest wyjątkowe, te takie babuchy. A, one są wyjątkowe z tego względu, że macie inne drożdże. To znaczy, to jest zupełnie inne ciasto drożdżowe niż się robi w domu. Z mąki pszennej mamy zaczątek. Ten zaczątek ja go przywiozłem 26 lat temu z Włoch, a mój kolega we Włoszech też 26 lat hodował te drożdże. I to jest taka trochę magia, ponieważ ten zaczątek powoduje, że drożdże wytwarzają dzikie drożdże, które zjadają cukier, który jest w mące, tworzą alkohol. Alkohol i dwutlenek węgla. Tą puszystość i one rosną, do góry to jest dwutlenek węgla, a w środku jest alkohol. I ten alkohol jest w zasadzie tą podstawą tego ciasta, ponieważ to ciasto ma trwałość w zależności od tego, co w środku jest, albo miesiąc, albo nawet 3 miesiące. I jest wszystko naturalne. To znaczy, drożdże jeszcze raz, to jest woda i mąka. I zaczątek. Ten zaczątek, który cały czas odnawiamy. Z Włoch. Tak jest, zaczątek z Włoch jest. Ale zaczątek w ogóle ciasta drożdżowego był w Polsce. Potem poszło do Francji, poszło do Włoch i Włochy z tego zrobili taką babę, która się nazywa we Włoszech panettone. Ona jest tylko na Boże Narodzenie robiona, a u nas to jest baba z Kamyka i ona jest robiona cały rok. Dobra, panie Zdzisławie, co my z tej babki zrobimy? Tu jest mleko, tu jest śmietana, wanilia, żółtka. Co my z tym będziemy robić? Nie, ja chciałem pokazać, że można zjeść całą kromkę tego ciasta, a można też zrobić z tej baby na przykład tort drożdżowy. No tak. No to robimy. To robimy. Ja myślę, że byśmy zrobili taki krem zrobiony krem z budyniu. To jest 600 ml mleka. Nie wszystko, bym prosił, żebyś tu odlał, bo musimy do skrobi mieć. Dobrze. Okej. Okay. Jest śmietanka, kremówka. Jest śmietanka, kremówka 30, 150 ml. Czyli 1/4. Tak jest. Do tego mamy 5 żółtek, ja już tu wcześniej je wybiłem i to jest takie trochę nietypowe, że te żółtka dajemy od razu do... No właśnie, bo to tak troszkę... Z tym, żebym prosił, żeby nie za ostro kuchenka działała. Musi być podgrzane do 80-85 stopni. Zrobimy wanilię. No i to jest cały ten aromat, nie? Tak jest. Ja bym proponował takie, żeby było takie większe, to wrzucimy, bo to zawsze na jeszcze zostało sporo. I do tego jeszcze cukier tu. Tak jest, jeszcze jest 100 gram cukru musimy dosypać. Okej, okay. Niech pan sypie. Okej. Okay. Ajoferlum, żeby się nie przychwyciło. Okej. Okay. I tu jest tej mączki kukurydzianej? To jest skrobia kukurydziana. Jeżeli nie ma skrobi kukurydzianej, to można zastosować zwykłą mąkę ziemniaczaną. Panie Zdzisławie, ja bym już wyciągnął te wanilię. No tak, już można wyciągnąć. To, co miały puścić, to już puściły. Tak jest. Teraz tą skrobię... Do tego pomalutku, stopniowo wlewamy. Tutaj chciałem powiedzieć, że takim sygnałem tego, że już jest temperatura ta 85 stopni osiągnięta, to mleko się podniesie z tymi jajkami. Czyli nie zagotowujemy, broń Boże. Nie. Kremik się robi bardzo gęsty. Teraz kremik się robi i teraz potrzeba, jak się zaczną robić bąbelki, to około dwóch, widać już się robią. Już się robią. To minuta do dwóch minut maksymalnie. I jest już, będzie kremik gotowy i wyłożymy go na miskę. No, myślę, że będzie. Już jest dobrze, tak. I teraz jest ważne, żeby ten krem... Dobry? Pycha. Teraz jest ważne, żeby ten krem dobrze przykryć, ale przykrywamy nie tak, żeby zostawić powietrze, tylko przykrywamy tak, żeby przycisnąć tą folię, wypchnąć powietrze, przycisnąć do tego budyniu. I to trzeba odstawić do wystudzenia. A czemu musi być przykryte? Żeby się nie zrobiła skórka. I teraz postaramy się z tej baby zrobić przykryjmy tort. Ją na plasterki, ja? Tak, pokroimy ją na plasterki, żeby zrobić, proszę, jaki taki ładny grzybek jest. I ja myślę, że tak jak normalnie do tortu, takie plasterki centymetr, półtora centymetra trzeba pokroić. Można zobaczyć, ile ma dziurek. A ciebie bym prosił, Remigiusz, żebyś nasączył to ponczem, który przygotowałem tu trochę wcześniej. To jest taki poncz, który jest zrobiony z pół szklanki wody, łyżeczka cukru waniliowego,
łyżka soku z cytryny i łyżka spirytusu. Z dwóch stron jest nasączony? Nie, z jednej. Z jednej, to trzeba z dwóch stron, tylko ten dolny z jednej strony. To troszeczkę jeszcze nasączymy. Tu nie, bo to jest pierwsze, nie? Tak, żeby była sztywniejsza podstawa. No, okej. Okay. I co, wychłodło? Tak, już jest. O, idealnie. Tak, wychłodny. To co? Możemy... No i przed masełką muszę ubić, nie? Tak jest, masełką. Trzeba ubić dobrze masełko i będziemy stopniowo... Przypominam, 400 gram masła jest. 400 gram, a tego budyniu nam tutaj wyszedł około kilogram. Może pan dobrać. Już możemy dać jedną łyżkę. I wtłaczamy ten pudding. Do tego masła. Można zrobić tak, że można dać mniej tego masła i połowę tego budyniu i ten budyń jest idealny taki, żeby zjeść jako deser. Mhm. Chcę powiedzieć, że to jest taki najprostszy tort, żeby tą babę z Kamyka po prostu osłodzić, żeby ona była dużo lepsza. Okay. Taka prosta, prosta. Teraz jak nakładamy ten krem, to żeby go nie układać aż tak bardzo dużo, żeby on potem nie wysiknął. No bo jak się przyciśnie, to... Tak. Starać się po prostu równo. Ja zostawiam tutaj takie miejsce, bo ja przygotowałem, że my sami gotujemy konfitury. No, tu jest taka konfitura. Chyba z czarnej porzeczki i można w ten sposób, że nałożyć. Ok, i teraz kładziemy tą babę i znów kremu troszeczkę. Tak naprawdę bez tego wyszły dwa takie torciki, ale... No, można zrobić dwa, teraz możesz zmienić, bo mamy tutaj różne inne konfitury robimy. No, ta jest z maliny. Pięknie woniają. Te konfitury są robione w kotle miedzianym. Tak. Okej. No i teraz jest pytanie, czy kończymy, czy robimy jak taką wysokość? Jak to potem kroć, nie? No właśnie, ja myślę, że możemy skończyć na tej wysokości. Ale trzeba jeszcze przykryć. I trzeba przykryć. A tam zrobimy sobie takiego małego sandwicha. O. Okej. Tym kremem sobie po prostu wygładzić. No i teraz można to udekorować jakimiś owocami, można tam dżemem zrobić. Czy jakoś miętka by się może przydała? No, mam przygotowane, tutaj cię poproszę, to jakieś owoce. O. Malinka, nie? Tak. I... Dobra, i na środku miętka można. No i taki prosty torcik. No, bardzo prosty, bo tu rozchodzi się o to, żeby smakował, żeby... No taki sobie, nie wiem jak tam on wygląda, to już próbujemy i kroimy. No troszeczkę tego pączu, no bo jest bardzo świeży. Żeśmy nie żałowali. Jest bardzo świeży, powinno się to położyć, postawić do lodówki, ale my jesteśmy łakomczuchy, więc musimy to zjeść już. W życiu gnieje od tortu drożdżowego, ale trzeba próbować nowości i dzisiaj nie odmówię sobie tej przyjemności, to... Bardzo dobre. Z ciasta drożdżowego można zrobić niezły tort, prawda? Z porządnej baby. Kamyckiej. Z kamyckiej baby można zrobić niezły tort. Dobry tort. Pycha. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Jeszcze chciałem ci pokazać takie ciasto drożdżowe nasze, to jest nasza chluba, to jest placek z Kamyka. To jest ciasto drożdżowe maślane, które jest certyfikowane jakość i tradycja, polskim znakiem jakości dla wyrobów. Co roku przyjeżdża tutaj komisja, zasadza się na całą noc, żeby zobaczyć jak to ciasto się jest robione, czy jest zgodnie z regułami i co roku dostajemy ten znak jakość i tradycja na to ciasto. To ciasto jest dyżurne w domu. Jeżeli potrzeba, że dzieci szybko chcą zjeść coś albo idą do szkoły, to takie ciasto możemy zrobić takie tak zwane french toasty. Uh-huh. Bierzemy mleko. I do tego trzeba troszkę jajek. Do tego mleka tutaj 3 jajka, powinno wystarczyć. Tu jest 150 ml było mleka i 3 jajka. I to trzeba ze sobą bądź. Teraz, żeby to smakowało dzieciom, no to trzeba tak odrobinę soli, tak żeby to
troszeczkę smakowało. Do tego potrzebne jest troszeczkę gałki muszkatałowej, odrobinę. Cynamon? Cynamonu troszeczkę, to zależy jak kto lubi. Działa antybakteryjnie. Bardzo zdrowy jest cynamon. No i teraz, jak to jest dobrze wymieszane, to trzeba cukier wylać. Jeszcze, nie? A i oczywiście jeszcze cukier trzeba, znów cukru byśmy zapomnieli. I teraz to trzeba wylać na płasny, a ja w tym czasie pokroję ciasto na takie 3-centymetrowe plastry. I szybkie moczenie. Bardzo szybkie moczenie i to ten szyb po umoczeniu kładziemy na patelnię, na której jest odrobina masła klarowanego. I to opiekamy z jednej i z drugiej strony. Jak zaczyna woniać, słuchajcie. Nie macie pomysłu na śniadanie do bajtli? To już teraz wiecie, że możecie zastosować taki myk, a przy okazji do tego jakiś owoc. Czym można taki kawałek ciasta zjeść? Tutaj są jabłka. Bardzo prosty sposób. Jabłka obieramy i kroimy na ósemki, wykładamy na blachę. Na to jabłka troszeczkę dajemy cukru, troszeczkę cynamonu i trochę masła. I to wkładamy do piekarnika. Czyli bez roboty? Bez żadnej roboty, bez smażenia. I one zmiękną i tak będą wyglądały jak tutaj jest. Tu jest drugi krem, który też można w bardzo prosty sposób zrobić. To jest czekolada i śmietana. To jest dokładnie jednakowa porcja czekolady, jednakowa porcja śmietany. I tu najzdrowsze uważam teraz na jesieni, to są powidła śliwkowe. To są śliwki, węgierki. One tak wyglądają po usmażeniu. I to są idealne dodatki do tych tostów. No i teraz, jak kto lubi, można położyć jabłko albo na toście, albo położyć obok tostu. A mogę tu dać też tych powideł? Tak, powideł i damy troszeczkę tej czekolady. No i położyć tutaj dla dzieci. Po takiej kanapce to człowiek ma bardzo dużo energii. Wygląda świetnie, a smakować będzie jeszcze lepszy. Już jest takie dużo, dużo większe dziecko i do szkoły nie chodzę, ale... ale warto spróbować. A jaki miękki, prawda? Ale. Powiem panu szczerze, rewelacja, chyla czoła. Dziękuję bardzo. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Remek, chciałem ci coś pokazać. To jest nasz skarb. To jest coś, bez czego byśmy tutaj nic nie zrobili, żadnego ciasta drożdżowego. To są drożdże matka. Codziennie, co 4 godziny trzeba dodać mąki, odpowiedniej wody. I żeby one sobie żyły. Czyli świątek, piątek czy niedziela trzeba dokarmić. I z tych drożdży powstaje nasze ciasto, słynne ciasto drożdżowe maślane, które właśnie jest takie, że może być jego trwałość tak długa, ponieważ w środku jest alkohol etylowy. Chcesz sprawdzić, ile tam jest tego alkoholu? Dobrze, proszę bardzo. Zobacz. Ja wam powiem szczerze, naprawdę to nie było udawane. Idzie się sztachnąć, powiem szczerze, na zatoki idealne, panie Zdzisławie. Aż mi płaczki wylazły. Gratuluję. A to jest tylko mąka i woda i zaczątek. Nic więcej. Takie rzeczy to eno w kamyku, takie rzeczy to eno w konsoni. Chcecie to sprawdzić? Przyjedźcie tu, pokosztujcie. Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka na program zaprosiła cukiernia Consoni z Kamyka koło Częstochowy.